7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie o poranku. Dzisiaj, do dzisiejszego vloga zobowiązał mnie pan z Urzędu Miasta we Wrocławiu. Właśnie stamtąd wróciłem. Byłem zaktualizować dane w ewidencji działalności gospodarczej, bo zmienił mi się adres, zmieniłem nazwę firmy. Dużo rzeczy tam zmieniłem. Kiedy zakładałem swoją firmę kilkanaście lat temu, to nawet w opisie działalności nie było takich, jakimi się zajmowałem wtedy, a co dopiero teraz. Ale się pozmieniało, można było zaktualizować, wszystko elegancko jest teraz zrobione, jestem szczęśliwy z tego powodu. No problem z głowy, bo zawsze te dane powinny być właściwe, a u mnie przez jakiś czas nie były, przede wszystkim chodzi o adres firmy. Taka opowiastka na wstęp, moi drodzy Państwo. Ale chciałbym powiedzieć, że jakby nie wiem, czy to jest dla mnie charakterystyczne, być może do pewnego stopnia tak, ale w życiu spotyka mnie dużo rzeczy, które są zabawne i poprawiają mi humor. Być może ja po prostu zwracam na nie uwagę, zapamiętuję, celebruję te chwile, opowiadając w nich potem we vlogach i dzisiaj spotkało mnie szereg takich rzeczy. Po pierwsze, podjechałem sobie dzisiaj do KFC przed wizytą w Urzędzie Miasta, bo nie miałem wcześniej czasu zrobić śniadania i tam sobie coś zjadłem i była bardzo miła pani, się do mnie uśmiechała. Uznałem, że to jest znak, że mi się dzisiejszy dzień poprawi i w zasadzie potem otoczyło się już tylko lepiej. Ale opowiem wam te wszystkie historie trochę jak to było ułożone w Pulp Fiction, czyli kompletnie nie po kolei od tych, które mnie najbardziej rozbawiły, a jest ich szereg, żebym tylko o żadnej nie zapomniał. Poszedłem do sklepu gdzieś tam wśród tych różnych czynności, które dzisiejszego dnia wykonywałem i w sklepie były dwie panie, kupowały hot dogi. Jedna młoda, druga trochę starsza, ta młoda bardzo ładna dziewczyna zresztą i zamawia tego hot doga i mówi: poproszę z sosem tysiąca wysp. Jakoś tak, słuchajcie, to jest coś, co mnie bawi. Już nie chodzi o to, że dziewczyna kupuje hot doga, bo mój Boże, no co w tym w ogóle nadzwyczajnego. Ale hot dog z sosem tysiąca wysp, jest w tym coś takiego egzotycznego, jest połączenie czegoś takiego zwyczajnego, prostego jedzenia z jakimś niezwykle egzotycznym sosem. No i babka z tyłu, stająca jako druga, też zaskoczona była tym sosem i mówi: jaki to sos? Tysiąca wysp? A co to za sos? No i tam rozmawiają sobie o tym sosie i na końcu babka mówi: no to ja też poproszę z tysiącem wysp, a no to ekspedientka mówi: a może być trochę czosnkowy, bo się tysiąca wysp skończył. No i taka rozmowa się potoczyła. A potem jechałem przez miasto i widziałem młodego człowieka, do którego podeszła jego mama, coś tam przez chwilę rozmawiali, potem ona go smoknęła w policzek, nie? I on taki zażenowany strasznie tak wycierał ten policzek, a ta mama się śmiała i to takie było bardzo pozytywne. Taki dzień. A potem pojechałem do tego Urzędu Miasta i zaznaczyłem sobie w telefonie na Google Maps, zaznaczyłem sobie drogę, bo lubię, mimo że znam drogę, to jednak lubię, jak ktoś mi tam w samochodzie mówi: skręć w prawo, skręć w lewo, albo coś tam. No i sobie śledzę tego GPS-a, śledzę i gdzieś tak jest. Urząd jest czynny do za 15, któraś, a ja byłem godzinę wcześniej, nie? Więc nagle na moim telefonie pojawiła się informacja: Urząd Miasta zostanie zamknięty godzinę po twoim przyjeździe. Taka informacja, żebym wiedział, co się dzieje. Pomyślałem sobie: kurde, to fajne jest. W zasadzie strasznie narzekamy na to, że te wszystkie takie Google, Facebooki śledzą nasze dane, ale od czasu do czasu pozwoli to uprzyjemnić życie. Zresztą ja nie mam złudzeń. Jeśli mam być szczery, doskonale wiem, że jeżeli ktoś funkcjonuje w internecie, to i tak się go da wyśledzić, niezależnie od tego, czy korzysta z Google Maps, czy korzysta z Facebooka. Po prostu, no, nie jesteśmy anonimowi, jak ktoś się bardzo postara, więc nie ulegajmy złudzeniom. Wydaje mi się, że jest taka moda. Wiecie, co mnie bardziej denerwuje od wegetarian, którzy opowiadają wszystkim, jakie mięso jest niedobre? Od ludzi, którzy nie oglądają telewizji, opowiadają, że nie mają telewizora. To mnie strasznie, znaczy nie irytuje, wydaje mi się to takie bardzo zabawne, bo wiele osób, które tak twierdzi, że a ja to w ogóle nie mam telewizora, to są tak naprawdę osoby, które chcą się pokazać tym. Nie chodzi im o to, żeby go nie mieć i nie używać, tylko żeby móc, że są takie wyjątkowe, a to nieprawda. Jest tak dużo osób, które tak uważają i oni wszyscy myślą, że są wyjątkowi. Nie są do licha ciężkiego, nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że się nie ma telewizora. Ja mam. Nie używam za często, ale mam i co? Nie jest to powód jakichś dłuższych historii. Więc unikajcie, moi drodzy, walki za wszelką cenę, żeby się jakoś wyróżnić, żeby być jakimś alternatywnym, trochę hardkorowym.
nieprzeciętny. Bo po co? Przeciętni są fajni. Ja jestem bardzo przeciętny i jestem z tego dumny. Zatem przechodząc do mojej historii Urzędu Miasta, wiele się zmieniło przez te paręnaście lat, od kiedy zakładałem firmę. Moja firma już jest wiekowa, to będę mógł niedługo pisać, że, albo mówić w reklamach, że moja firma od 20 lat już na waszym rynku dostarcza najlepsze możliwe produkty, ale to za parę lat dopiero. Tak się dużo mówiło, że Polska w ruinie, dobra zmiana i tak dalej. Ja trochę sobie zawsze żartuję z tych politycznych hasełek. Natomiast w urzędach się dużo zmieniło. I w urzędach miejskim, i w urzędzie skarbowym. Bo w urzędzie miejskim, jak się teraz idzie do działu ewidencji działalności gospodarczej, czy tam w ogóle rejestrowania firmy, to tam są okienka, siedzą ludzie, można sobie wziąć bilecik, poczekać na swoją. Ja akurat byłem jedynym klientem, 4 osoby były w obsłudze. Rozmawiają ze sobą te osoby w obsłudze. Widać, że się darzą jakąś sympatią, jakoś tak jest przyjemnie tam. No i podszedłem, załatwiłem swoją sprawę błyskawicznie, bez żadnych problemów i młody człowiek, który jakby ze mną to wszystko załatwiał, mówi na mnie na końcu to, jeżeli się panu podobała obsługa, to proszę w porannym roku dać znać. No proszę państwa, no. Jak już w urzędzie miejskim jest ktoś, kto ogląda moje vlogi poranne, to ja jestem przeszczęśliwy. W zasadzie niezależnie od tego, gdzie jesteście, jeżeli oglądacie moje vlogi poranne, to jestem przeszczęśliwy, ale Urząd Miasta był takim wyjątkowym miejscem, gdzie się nie spodziewałem. Więc zgodnie z tą prośbą bardzo serdecznie pana pozdrawiam, który mi to zlecenie wydał, to była świetna, to była spora niespodzianka, bo w ogóle po nim nie było widać, że mnie kojarzy, nie? Od samego początku, tak pokerową twarz miał, zupełnie. Bo ludzie z reguły, jak mnie zobaczą i znają, to reagują jakimś takim uśmiechem i taką radością ogólną, chyba że ktoś mnie nienawidzi i mnie zobaczył, kurde, nie dość, że w internecie tego gościa pełno, to jeszcze go na ulicy spotykam. Ale no to takich nie widuję za często. I odnośnie tego urzędu miejskiego, a właśnie, myślałem sobie tak, właśnie a propos tych dobrych zmian i Polski w ruinie, to te urzędy tak się bardzo zmieniły przez te lata. Jest teraz dużo, dużo przyjemniej niż bywało kiedyś, ale też możliwe, że dlatego, że ja nie chodzę tam z problemami. To znaczy, z reguły wywiązuję się z płacenia podatków, robię to w miarę, w terminach, generalnie wiem, o co chodzi, w tych wszystkich rzeczach nie jestem zagubiony i dobrze się tam czuję. Natomiast muszę wam powiedzieć, że w Urząd Skarbowy, Wrocław Psiepole, pozdrawiam bardzo serdecznie państwa urzędników, też są bardzo sympatyczni ludzie, też czasami mam pytania i zawsze mi udzielają odpowiedzi. I jest tam jakby w dziale, który zajmuje się karaniem za to, że się człowiek spóźnił z zapłaceniem VAT-u, jest prześliczna, strasznie sympatyczna pani. I ja uwielbiam tam chodzić, żeby dostać karę. Wiem, że to strasznie brzmi, ale to jest jakaś patologia, moi drodzy, bo kiedy urzędniczki są takie urocze, to ludzie są skłonni, żeby popełniać wykroczenia do licha ciężkiego. Więc ja jestem skłonny, ale ostatnio się jakoś nie spóźniam i nie miałem okazji z tą panią porozmawiać, bo to w ogóle jakby kwestia tej kary za niepłacenie w terminie VAT-u, to tam trzeba napisać pismo, w którym trzeba się ukorzyć. Więc ja się zawsze śmieję, że idę do tej sympatycznej pani, żeby się ukorzyć. Jest coś uroczego w tym. Więc urzędy na plus. W naszym kraju przypuszczam, że nie każdy musi mieć takie doświadczenie jak ja, ale ja mówię, zawsze mam tak, że skupiam się na tych pozytywach, znaczy staram się zapamiętywać te pozytywy, a zapamiętuję je też dlatego, że potem mogę wam opowiedzieć historie przeróżne. I jak ktoś napisał w komentarzu, w komentarzu pod ostatnim filmem, niekoniecznie wnoszące coś sensownego w jego życie. No tak, poranne roki to nie są takie programy, które muszą koniecznie coś wartościowego, edukacyjnego wnieść w czyjekolwiek życie. Oto to są takie pogadanki trochę bez sensu dla mojej przyjemności i od czasu do czasu także dla waszej. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję za wszelkie lajki, za wszelkie komentarze. Widzimy się następnym razem? Mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się. Hej, hej!